Inbox Story zaprasza na podcast. Dzień dobry, patrycja szmigiel. Witam w podcaście Inbook Story. E, dzisiaj moim gościem jest Michał Śmielak. Dzień dobry. E, dzień dobry, witam wszystkich. Spotykamy się dzisiaj przy okazji premiery najnowszej książki, czyli ucichły ptaki Przyszła śmierć. To kolejna książka osadzona w górach. Bo pomrok również yy, dział się w górach. Która część naszych polskich gór jest Twoją ulubioną? Może jakieś ulubione szlaki? Zdecydowanie mm, ulubione moje góry to karkonosze. I szlaki chyba wszystkie. Może dlatego właśnie karkonosze, gdyż urodziłem się w tamtych rejonach. Pochodzę z Sandomierza, jestem Sandomierzaninem. Jak ostatnio się okazało po wnikliwej pracy przy tworzeniu drzewa genealogicznego od pokoleń, ale moja mama wiedziona miłością wybyła w Karkonosze, tam też e, zostałem wydany na świat i to chyba ten duch gór gdzieś wsiąkł przy narodzinach i te góry uwielbiam, ale ogólnie wszystkie polskie góry całe, e, od Bieszczad po Karkonosze e, kocham, chodzę po nich teraz już trochę mniej, ale swego czasu jako członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zmierzyłem je wzdłuż i wszerz. A Beskidy, bo akcja książki dzieje się w Beskidach? Beskid niski jest mi bliski. Takie powiedzenie zawsze mieliśmy na wyprawach. Zatem też jest osadzony w Beskidach głównie z tego powodu, że tam najłatwiej o duchy i upiory. A w książce, właśnie bohaterowie wyruszają szlakiem Beskidskim, szlakiem duchów i upiorów. A dlaczego najłatwiej upiory? Bo tam była zapisana taka dosyć tragiczna karta naszej historii, czyli niesławna akcja Wisła, gdzie w bardzo brutalny bezprecedensowy sposób wysiedlano mieszkańców. Ale też, jak ma, napisał w swoich pracach Oskar Kolberg, w Sanockiem, co prawda to. Bieszczady, nie Beskidy, ale góry sąsiadujące. W Sanockiem lud górski w upiory wierzy mocno i żadne sioło nie jest od nich wolne. No to gdzie, gdzie mogłem szukać upiorów, jak nie w Beskidzie właśnie. No właśnie, wspomniałeś o tym, o tej wycieczce szlakiem beskidzkich duchów i, i upiorów. Bohaterowie książki jadą na, na taki wieczór kawalerski bez dostępu do swoich telefonów, jakichś tam rzeczy osobistych, dostają tylko wyprawkę od firmy, która to organizuje. Pojechałbyś na taką wycieczkę? Chyba tak. W ogóle mnie, podczas tworzenia tej książki, kiedy przygotowałem ten motyw, że oni zostawiają telefony, to tam nagle mi się urodził taki, taka scena w książce, że właściwie to my się cofamy w czasie w tym momencie, czyli do czasu tam roku 2000, kiedy nikt... Nikt tego... nie miał. No tak, tak, nikt nie miał. To jest taka podróż w czasie, tak? Jesteśmy w górach, gdzie nie widać tego wpływu cywilizacji, wieżowców, nowych dróg, nowych restauracji, galerii handlowych, czyli te góry wyglądają tak, jak wyglądały kiedyś. No i po pierwsze, my jesteśmy tak, jak kiedyś, czyli te zdobycze technologii znikają, nie możemy sobie robić selfiaczka przy każdej tym pięknym widoku i to byłoby... I tak się kiedyś chodziło w góry, pamiętam. No, jak jeździliśmy na te pierwsze wycieczki, to telefon był tylko do kontaktu, jakby coś się stało, a nie do robienia zdjęć, bo wtedy nie dało się zrobić porządnego zdjęcia telefonem. Taki stary jestem, wiem, ale tak, pamiętam takie czasy. Jedna, dwie osoby miały ze sobą aparaty cyfrowe przygotowywały potem galerie z takiego wyjazdu. Wszyscy jeszcze na płytach CD się je przekazywało. Zatem fajne Byłaby taka podróż. Może jakaś firma wiedziona moją książką przygotuje taką wyprawę. Jestem pierwszy, nie poprowadzę, ale z chęcią przyjadę i będę w niej uczestniczył. W wywiadzie wspominałeś, że imiona głównych bohaterów tej paczki przyjaciół to imiona Twoich realnych przyjaciół? Czy ich osobowości też były nimi inspirowane w jakimś stopniu? Jestem ciekaw, co oni powiedzą, powiem szczerze, i jak bardzo odnajdą się w tych osobowościach, ale nie do końca. Zamysł książki był taki, pierwszy raz pisałem w pierwszej osobie. Fabuła moich poprzednich książek, Narracja jest prowadzona w osobie trzeciej. Tutaj w pierwszej, automatycznie dlatego bohater dostał imię Michał i też trochę mojej przyszłości, czyli ja też pracowałem w banku, moja żona. Ma na imię Magdalena i tak dalej. Tam dużo takich jest e, moich prywatnych e, rzeczy wziętych, chociaż charakter głównego bohatera jest całkowicie odmienny od mojego. E, no i w, żeby to wszystko tak naturalnie mi się pisało, to tej grupce przyjaciół też nadałem imiona moich. E, moich kolegów, e, czyli Piotr, e, Damian i, i Artur. Jeszcze jednego brakło, ale to też Michał, więc no, dwóch Michałów w jednej wyprawie nie mogło być, bo byłby czytelnik, potem lektor i wszyscy się pogubili, który jest który. E, a charaktery? Myślę, że troszeczkę bardziej e, niejakie zamiłowania, bardziej niektóre teksty. Myślę, że, że koledzy się w tym odnajdą. Boję się trochę reakcji, bo ja kompletnie ich o tym nie uprzedzałem. E, i, i, a wiem, że czytają moje książki. Zatem czekam, czekam na reakcję, ale przyznam szczerze, ten zabieg sprawił, że bardzo dobrze bawiłem się podczas pisania tej książki. Naprawdę miał pisanie za mnie wielką przyjemnością i frajdą. niezmiennie, nie traktuję tego jako ciężką pracę, a tutaj była jeszcze tak podkręcona właśnie takimi rzeczami, że gdzieś tam przed oczami ich widziałem po troszku. Zakończenie jest, no nie oszukujmy się, dosyć otwarte. Jest jakiś plan na kontynuację? To, że zakończenie jest otwarte, to ja się dowiedziałem niedawno, bo okay. ja to napisałem jako taki jako książkę, która po prostu będzie sobie książką, tak? No ale podczas ostatniej, ostatniego wywiadu, na który się tutaj też pewnie powołujesz, z Mieczysławem Gorzką, on, on zaczął mi sugerować, że przecież tam wiele rzeczy dopiero się może wydarzyć. No to prawda. Ja, tak. I niektórzy czytelnicy teraz do mnie piszą, to jest takie dla mnie nowe, przecież to nie jest moja pierwsza książka, tylko już szósta bodajże się dobrze liczę, a pierwszy raz mam, czytelnicy do mnie piszą, co powinno być dalej. A tu powinna żona jego zadziałać, a to coś, a tu coś. I, i, I w tym momencie ja oczywiście w każdej książce mam jakiś pomysł na kontynuację. W jednych, w jednych mocniejszy, w drugich słabszy, ale faktem, że na końcu pojawia się postać znana z innych moich książek, jest takimi drzwiczkami do tego, że tenże osobnik no, jego, jego ta końcówka może nie przekonać, może ruszyć na poszukiwanie prawdy. No, tutaj ciężko cokolwiek powiedzieć, żeby nie zdradzić akcji, ale. Mm, Tutaj jedyne co, to kontynuacja musiała być nieco szalona, bo sama ta książka i fabuła też jest trochę taka przewrotna. No i tutaj będę musiał się wspiąć na wyżyny. No ale jeśli czytelnicy zaczną się dobijać drzwiami oknami, grozić mi na ulicy i budzić po nocach telefonami, gdzie jest kontynuacja, no to siądziemy i napiszemy. No pewnie, że tak. No myślę, że wszyscy chcieliby wiedzieć, czy dojdzie do tego wesela głównego bohatera no i, ta... i jak to w ogóle... Wiedzie? Najlepszy wieczór kawalerski, tak? Najbardziej niezapomniany, Oj, tak. A, gdzie jest, a gdzie jest wesele. No, faktycznie, no, no, tym bardziej, że wiadomo, narzeczona głównego bohatera ma na imię Magdalena, a Magdalena są nieustępliwe i no, im, jak zaplanowała imprezę, musi się odbyć, to nie, Oj, ma, nie ma dyskusji. No zaliczki też pewnie niezwrotne. Zakończenie powieści było planowane od początku jakby pomysłu na, na tę książkę, czy wyszło z czasem? To jest pytanie bardzo dobre i bardzo trudne. Wtedy autor mówi, że jest bardzo dobre i trudne, żeby się zastanowić nad odpowiedzią. Ehm, otóż, pierwszy taki zamysł, szkic, szkic koncepcyjny był inny. Jednak, już po pierwszych stronach powieści, po, po kilkunastu, zmieniłem go całkowicie. Ułożył się całkiem nowy pomysł na, 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 na finał. I powiem szczerze, że już po tych kilkunastu stronach doskonale wiedziałem. Minuta po minucie jak rozegra się cała historia. Naprawdę, nie, nie, nie było takich momentów, że siedziałem i myślałem, no jak to rozegrać, tu powinni zrobić tak czy inaczej, nie. Naprawdę ta historia mi się ułożyła w głowie łącznie z finałem. Pisałem ją linearnie, praktycznie nic nie dopisywałem na końcu. Podczas redakcji troszeczkę dopisaliśmy, a to dosłownie kilka akapitów w kwestiach motywacyjnych, bo Małgorzata Starosta, która redagowała Ucichły Ptaki, przyszła śmierć, tam podpowiedziała mi parę rzeczy, jak to redaktor i bardzo dobrze. Natomiast od początku wiedziałem, gdzie chcę iść, jak chcę tam dotrzeć, jak i z jak bardzo. Opadniętą szczęką, e, chcę zostawić czytelnika. Oj, mi przynajmniej opadła, więc myślę, że czytelnikom też opadnie. Książka generalnie ma taki bardzo mroczny klimat, też elementy tego szpitala i tego obłędu zahaczają o taką swego rodzaju psychodelikę, a to już wchodzimy tak trochę w horror. Wspominałeś też, że chciałbyś iść w tym kierunku, wspominałeś, że Stephen King jest Twoim niedościęgnionym mistrzem, e, że masz już nawet pomysł, jak pracę nad horrorem? Zacznijmy od tego. Że ja uważam, że ja piszę bardzo mroczne książki, bardzo takie krwawe i, i w ogóle takie, takie właśnie z dreszczykiem. A czytelnicy mówią, że ile się uśmiali przy tych książkach. No i to tak dla mnie mówię, no to dobrze, to teraz napiszę już coś naprawdę takiego groźnego. Myślę, że to kwestia dialogów. Tak, a bardzo możliwe. I właśnie ucichły ptaki, przyszła śmierć, bo takie założenie, napiszę coś nieśmiesznego. No i, no I nie wyszło. wiem, ja nie wiem, jak, jak to się dzieje. E, tak wychodzi. Kwestia dialogów, ale powiem szczerze, że. Hmm. gdzieś w niektórych recenzjach ktoś mi zarzucał Sztuczne dialogi. Akurat z wieloma rzeczami, które gdzieś tam recenzenci wytykają, wiadomo, ktoś się uczy, poprawia warsztat. Tutaj zgodzić się nie mogę z tego prostego powodu, że duża część dialogów w moich książkach to są prawdziwe dialogi, jakie się odbyły. Ja już to wspominałem, że ja mam świetne ucho do dialogów, zapamiętuję wyrywki rozmów, zapamiętuję całe rozmowy, całe wydarzenia. Nawet moja rodzina mówi, że ze mną przy stole biesiadnym to się nie da siedzieć, bo potem wszystko jest w książkach. Trzeba uważać coś Bardzo się trzeba mówi. uważać. I, i, I te dialogi przepisuję, dlatego. One śmieszą, bo przecież my tak bardzo często rozmawiamy. No nie czarujmy się, że Czterech Przyjaciół w Górach e, będzie toczyło e, przez trzy dni e, boje na temat wyższości e, poezji Czesława Miłosza nad e, Wisławem Szymborskiej. No, no nie oczekujmy tego. E, natomiast e, i tak wyszło. Co do grozy, to te zabiegi były celowe. Powiem szczerze, że mam w planach horror, ale... E, każdy gatunek literacki, czy kryminał, czy komedia kryminalna, czy romans, czy erotyk wiąże się z tym, że czytelnik ma pewne oczekiwania i autor musi je spełnić. Kryminale musi być i tyle zagadka, i jej satysfakcjonujące zakończenie. Niekoniecznie takie, które ma prawo się wydarzyć. Jeśli autor z czytelnikiem na pierwszych stronach zawrze umowę okej, okay, może i to nie mogło się wydarzyć, ale super się czyta, to jest dobrze, tak? I literatura grozy, bo ja bardzo nie lubię słowa horror, literatura grozy, groza, takie piękne słowo, literatura no tak. grozy, e, też e, ma pewne wytyczne. Czytelnik musi się troszkę bać. Dorosły czytelnik najczęściej. No nie jest nas łatwo przestraszyć, no nie czarujmy się w dzisiejszych czasach, gdzie w każdym serialu wyskakuje na nas zombie, wampir, wilkołak i tak dalej, to my się boimy tylko skarbówki ZUS-u i e, Natomiast e, tym, tym nie będę straszył czytelnika, mamy to na co dzień. I tu była taka lekka próba, czy jestem w stanie wprowadzić czytelnika. Taki nastrój grozy. Jak ja dostaję informację, że o drugiej w nocy jakiś messenger nie będę czytała tej książki, bo się boję wyjść nawet na balkon, czy, czy to widzę, że chyba to troszeczkę zagrało. I teraz mnie to troszkę ośmieliło do tego, żeby spróbować swoich sił z taką literaturą grozy. Aczkolwiek nie chcę jej tak całkowicie odrealnić. Chciałbym napisać, zresztą mam pomysł na podstawie. Prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce w naszym kraju, to takie ciekawe, ale to byłaby taka klasyczna literatura groz, wymykająca się naszemu postrzeganiu. I po tej książce czuję, że mógłbym się podjąć takiego zadania i bardzo bym chciał coś takiego napisać. Spróbuję, tak, tak, dobra, przyzaję się, spróbuję, dobra, mamy to nagrane, poszło, było w zapisie. Tak, wszystko zapisane, już wszyscy będą wiedzieć, czy też właśnie tworząc taki klimat, Ucichłej, taki przyszła śmierć, yy, chciałeś wprowadzić swoich czytelników właśnie, w, yy, już pokazać im, że idziesz w tę stronę tej literatury grozy, tak przyzwyczajać ich troszkę do tego? Yy, troszkę tu masz rację. W ogóle, ja to taka trochę świnia, jestem taki tytuł wymyślić, który tak ciężko czasem wymówić, <laughs> nie, na, podczas wywiadów. Ale, yy, ale tak, yy, czytelnicy oczywiście yy, ja też jestem czytelnikiem, cały czas więcej czytam niż piszę. Przyzwyczajają się do pewnego stylu autora i sięgają, oczekując pewnych rzeczy. Ja też tak mam, jeśli czytam książkę Lee Childa, serię o Jacku że oczekuję pewnego schematu. I kiedy sięgamy po książkę naszego ulubionego autora, to chcemy dostać to, za co go kochamy. I kiedy nagle dostaniemy coś całkowicie innego, no to możemy stwierdzić, że co tam się właściwie wydarzyło. Nie chciałem czytelników rzucać na tak głęboką wodę, e, dlatego też e, napisałem książkę, która horrorem nie jest, ale wprowadza takie elementy e, no i czytelnik już może być przygotowany, że to będzie się u mnie pojawiało częściej. Mam pomysły też na takie thrillery właśnie mm, straszące nieco. E, no i... i Przyznam szczerze, że cały czas i niezmiennie mnie to bawi. Też uważam, że autor powinien pisać to, co go bawi, bo wtedy czytelnik też czuje, że autor dobrze się czuł, pisząc daną historię. A ja bym nie chciał się zamknąć w jakimś jednym cyklu i pisać 16, 20 czy 30 część tej, tej samej sagi. Oczywiście moi bohaterowie, jeśli czytelnicy będą chcieli to czytać, to doczekają się 16 tomu swojej historii, ale właśnie chcę mieć te możliwości pisania tego, co mi sprawia przyjemność i żeby czytelnicy po to sięgali. Na ten moment widzę, że to się sprawdza i jest mi z tym szalenie, szalenie dobrze i bardzo dziękuję moim czytelnikom za zaufanie, że sięgnęli po książkę, która no, jest troszeczkę inna e, niż, e, niż moje poprzednie, ale jak się okazuje, odnaleźli w tej książce to, za co polubili moje poprzednie i mnie jako oczywiście autora. Czyli będzie szesnasty tom kosmy. Tak, będzie się tam kosmy. Wszyscy pytają o kosmę, tak, jest w produkcji. Bardzo dobrze też się bawię przy tej historii, ale też uważam, że chyba lepiej poczekać chwilkę i żebym oddał czytelnikowi dokładnie to, co chciałem oddać. Tym bardziej, że akurat książka, gdzie. Kosma dalej rusza na przygody, wymaga ode mnie bardzo dużego researchu, bo będzie osadzona w takim, w Bieszczadach i, i, i tam muszę zrobić dużo pracy takiej, takiej sprawdzającej, więc, więc praca na nią jest automatycznie dłuższa. Ja przykładam się do takich rzeczy i, i staram się to, to zrobić. No, jak będą czytelnicy tylko chcieli, to będzie szesnasty tom Kosmy albo szesnasty tom Ucichły Ptaki przyszła śmierć. Będziemy dwójka, trójka, czwórka i, i, i tak dalej. Będziemy ciągnęli. W takim razie czekamy czy cmentarz z Ucichły Ptaki Przyszła Śmierć to jest realne miejsce w Beskidach? E, tam jest wiele opuszczonych cmentarzy i to jest taka, mm, takie zebranie tych cmentarzy, które ja widziałem, e, że tak bardzo brzydko się wyrażę, do kupy. E, tak naprawdę najbardziej wzorowałem się, jeśli chodzi o nagrobki na cmentarzu, który znajduje się nie w Beskidzie, tylko w, w Bieszczadach, w Beniowej. Tam to był miejscowy, tam, tam ofotografowałem sobie ten cmentarz. Też widziałem kilka cmentarzy beskidzkich. Zależało mi, żeby ten cmentarz topograficznie był ułożony tak, nie inaczej. Ze względu na akcję, kto, kto czyta lub będzie czytał, to się domyśli, dlaczego. Musiała być górka, musiało się dać spojrzeć na ten cmentarz z daleka, musiały być drzewa, ale tak właściwie te cmentarze były sytuowane. I, i nie wiem, czy to przez, przez upływ czasu, może kiedyś były bardziej zadbane, ale obecnie są dosyć gęsto porośnięte drzewami, e, zacienione i takie mroczne nawet w dzień. Jak się tam e, nawet idąc w słoneczny dzień wchodzić na ten cmentarz, taki ten dreszczyk na plecach jest. Wiadomo, ogólnie my jako ludzie jesteśmy tak wychowani, że wchodząc na cmentarz odczuwamy pewien niepokój. Tam wiele osób, które nie pójdą w nocy na przykład na cmentarz. I nawet jak sam tam bywam czasem w jakimś celu zrobienia zdjęć, czy żeby nie pytajcie czytelnicy, dlaczego autor bywa w nocy na cmentarzu? Naprawdę nie wnikam zdjęcia. i robi zdjęcia, ale, ale pewne rzeczy mi są czasem do książek potrzebne. No to, to czuje się tą atmosferę. Wiemy, że z tego grobu nikt nie wstanie, że tam wujek Janek nie wstanie i nie krzyknie tam w zjemcie, ale jednak ta atmosfera jest, co prawda. A jak chodzimy na opuszczony cmentarz, gdzie te groby mają zatarte zębem czasu nagrobki, gdzie są pochylone krzyże, gdzie to wszystko jest zarośnięte, drzewa szumią. No i tak się robi mrocznie nawet w dzień, bo, bo słońce nie dochodzi, no to jest ten taki dodatkowy element, nie? I, i tak starałem się to przekazać i, i wrzucić do książki. No mam nadzieję, że się udało. No i wtedy właśnie cichną ptaki i jest, tak. I jest, jest cisza. Tak, to jest taki moment, wiesz, te, te horrory filmowe, tak? To jest katalog stałych zagrywek. Jeśli oglądamy po raz setny horror, to wiadomo, że jak ucichnie, to zaraz coś wyskoczy. Jak bohater mówi, zaraz wracam, to najpewniej nie wróci. Tak to stała taka zasada. Te anomalie, o których też piszę w książce, czyli jak widzimy, jak korytarzem idzie dziewczynka, no to idzie. Ale jak już ma opuszczone, i zakryte, opuszczone włosy i zakrytą twarz, to już jest niepokój. że jak idzie pokracznie... To się wymyka naszemu wizerunkowi chodzącej dziewczynki i okay. się boimy, bo to jest coś, z czym się na co dzień nie spotykamy. Stąd też ten moment, e, kiedy cichną ptaki. To jest chyba taki przełomowy moment w książce, gdzie zaczyna się, no nie powiem, że właściwa akcja, ale zaczyna się ten roller coaster, tak? Jeszcze jest takie chwilowe uśpienie. No a potem to już nie można zapać oddechu. To już... E, I podczas pisania nie mogłem zapłacić oddechu, bo już ciężko mi było się oderwać od pisania tych, tych fragmentów. Ta akcja e, pędzi. E, no i podczas czytania, z tego co wiem, że osoby, które dotrwają do tego momentu, no to już potem mówią, że książki się nie da odłożyć, że już odłożenie ostatnich, ostatnich stron jest bardzo ciężkie. No to świetnie, no taki zabieg, no wyszło. O to chodziło, tak. A lubisz ciśle? Odnajdujesz się w niej prywatnie? Um. To jest bardzo trudne pytanie. Ja bardzo lubię łono natury. Uwielbiam właśnie las, szum wiatru w lesie, taką ciszę, ciszę od cywilizacji, o tak to ujmijmy. E, czy w górach, prawda? E, teraz no, troszkę mnie męczy. Już nie chodzę tyle po górach co kiedyś, ale raz do roku przynajmniej staram się jakiś mocny szlak zrobić. E, I tak jak w zeszłym roku byłem w Karkonoszach, w tym roku byłem w Pieninach. Szlaki są tak zatłoczone obecnie, e, że, że nawet już w górach ciężko, nawet w tygodniu, w wakacje powiedzmy, odnaleźć tę ciszę, którą kiedyś tam najdywałem. Natomiast na co dzień pracuję w hałasie. To z tego powodu, że ludzie sobie wyobrażają najczęściej, że pisarz wstaje, idzie do swojego gabinetu, wyłożonego dywanami i antycznymi meblami, gdzie nalewając kryształowej karawki szlachetny trunek zasiada do pisania, ewentualnie odpala cygaro. Natomiast ja pracuję w domu przy mojej rodzinie Muszę założyć słuchawki, a tam bardzo mocną muzykę, żeby mi wygłuszyło wygłoszyło całe mieszkanie, żebym mógł się skupić na historii. Więc, i co, tej muzyki nie słyszę, ale, ale mi to jakoś wycisza całe mieszkanie. Kiedyś pracowałem właśnie w ciszy, potrzebowałem tego, tego spokoju. Teraz się to, to zmieniło. Ale uwielbiam uciekać od cywilizacji, i, i no moim takim marzeniem jest nie mieszkanie gdzieś w miejskiej dżungli, tylko właśnie kiedyś domek w Karkonoszach, tak, który tam. Jest daleko od cywilizacji i można sobie troszeczkę spokoju w nim złapać. A słuchasz na przykład podcastów kryminalnych? E, inspirujesz się takimi jakimiś sprawami, na przykład z naszego kraju, może masz, nie wiem, jakąś, która bardzo ci zapadła w pamięć? E, tak, słucham podcastów e, kryminalnych. Swego czasu nawet bardzo namiętnie. Od, m, dopóki nie odkryłem audiobooków, powiem szczerze, e, to jeżdżąc samochodem, a robię bardzo dużo kilometrów po Polsce. E, Słuchałem głównie podcastów no od samych początków, kiedy, kiedy e, zaczynał się jeden taki pierwszy bardziej znany, czyli kryminatorium. E, I byłem wiernym słuchaczem, oczekiwałem na każdy e, odcinek. Teraz tych podcastów jest mnóstwo i bardzo fajnie, bo, bo, bo są też e, różnicowane i każdy jakiś podcaster ma swój własny styl prowadzenia historii, nie bardziej szczegółowo, drudzy mniej. E, e, uwielbiam. Natomiast e, co do prawdziwych spraw. E, to chyba związane z górami, czyli morderstwo pod narożnikiem w górach stołowych dwójki studentów, bodajże w 1997 roku, mówię z pamięci, jest na to nagranie, więc, więc e, w, chyba, chyba w lipcu miało miejsce czyli w Biały Dzień na szlaku e, w wakacje dwójka studentów zostaje zastrzelona. Przez 25 lat nikt nie dotarł do sprawcy tego zdarzenia. Co prawda, ostatnio w czerwcu bodajże, bo ja tę sprawę śledzę dosyć, dosyć tak czujnie. W czerwcu miał nastąpić przełom, tam już archiwum X się zatobrało i tak dalej. Um, już, już nastąpił przełom, odnaleziono pewne ślady. Ci, którzy są w sprawie, tam będą wiedzieli, że odnaleziono aparat fotograficzny, który był jednym z dowodów w sprawie. Odnaleziono broń, niby strzelającego, ale od czerwca prokuratura nie wydała żadnego oświadczenia co do tego, czy ta sprawa została szczęśliwie rozwiązana, więc czekamy. Ale no, to było też dla mnie takie przytworzenie tej historii, że w biały dzień mogą w biały dzień, na zwyczajnym szlachu, kiedy czujemy się bezpieczni w polskich górach, spokojnych, Góry stołowe to nie koniec świata, no ktoś może nas zastrzelić i nikt może o tym nawet nie wiedzieć. Nie podpowiadam, <śmiech> <śmiech> tylko, e, tylko, e, tylko informuję. Ale tak, z tych spraw to, to jakoś tak najbardziej na mnie wywarło wrażenie, do tego stopnia, że bardzo mocno tę sprawę prześledziłem w, 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 w odróżnieniu od innych. A miałeś kiedyś taką sytuację, że e, realnie przyśniła ci się któraś z twoich historii? Tak na nowo, że od zera? Czy, albo, czy... albo to co już napisałeś na tak, przykład. Tak, tak. Znaczy ja powiem szczerze, że ten moment przed snem, wiadomo, że to jest chyba gdzieś tam naukowo udowodnione, tak mi się wydaje, że kiedyś czytałem o czymś takim, że wtedy nasz mózg wszystko analizuje bardzo, bardzo dogłębnie i podobno nawet jak śpimy, nasz mózg pracuje nad rozwiązaniem problemu. I ja mam tak, że programuję się przed snem, czyli przed snem myślę o swojej historii, którą aktualnie piszę lub gdy mam jakiś taki mm, ślepo uliczkę fabularną. Czasem się zdarza, że nie wiem jak rozwiązać daną sytuację, albo waham się, czy rozwiązać ją w sposób A lub B. E, I wtedy przed snem jakby tak się programuję, że myślę o tej historii, jak to zrobić i zdarza mi się, że, że rano doskonale już wiem, co, na, co dalej trzeba zrobić i gdzieś mi się ta historia potrafi przyśnić. E, śpię bardzo krótko, uważam, że sen jest mocno przereklamowany i 6 um, godzin to jest, to jest dla mnie luksus, jeśli uda mi się przespać pełne 6 godzin. Ale ten sen daje wytchnienie, widocznie tyle mi wystarcza i daje też czasem rozwiązanie. Natomiast chciałbym, żeby się kiedyś przyśniła cała książka, taka fabuła od A do Z, chociaż obecnie na brak pomysłów nie narzekam. Ale jak to nastąpi, natychmiast do ciebie napiszę, bo dam ci znać, że to dzięki Twojej inspiracji, bo już tak czuję, że przez najbliższe wieczory się będę programował. Może to już pod... dzisiaj. Może to już dziś, zgadza się, zobaczymy. No, Żeby zobaczyć fabułę od A do Z, to można też postarać się o ekranizację. Myślę, że ucichły ptaki przyszła śmierć. Ładnie, by wyglądało na ekranach. Um, no tak, no, to jest bardzo filmowa historia. Powiem szczerze, to nie jest tak, że ja pisząc książkę, myślę, że muszę napisać tak, żeby ją zaekranizowano, bo wiem, że e, to nie jest tak, że, że każda książka polskiego autora e, jest natychmiast e, trafia do producentów filmowych i jest analizowana. Ja więc nie skupiam się na tym kompletnie. E, Pisałem ją, żeby na, oddać czytelnikowi jak najlepszą historię. Natomiast teraz ze wszystkich moich książek, które napisałem, jeśli by ktoś spytał, to uważam, że ta najlepiej nadaje się pod bardzo dynamiczną ekranizację. Takiego naprawdę e, filmu zaskakującego i, i dynamicznego. E, Prowadzenci z niskim nakładem kosztów, bo to w górach nie trzeba tam rezerwować miasta. I czy bym chciał ją zobaczyć? Ja na ten moment jestem zachwycony. Innym, innym medium, czyli to, jak Janusz Zadura przeczytał tę książkę i stworzył audiobook. Każda poprzednia moja książka, oczywiście odsłuchiwałem pierwsze tam 10 minut, żeby zobaczyć, czy, czy, czy lektor dobrze czyta, czy, czy źle. Byłem zadowolony. Bardzo, jednak przy tej książce miałem pewne wymagania z racji prowadzenia akcji i rozmów czterech osób. Chciałem, żeby, żeby czytelnik słuchający, bo sam słuchałem wielu audiobooków i wiem, że, że czasem jest, jeśli, jeśli lektor nie różnicuje głosów, nie gra głosem osobnych postaci, ciężko się czasem, można się zagubić w akcji. I tu już pisząc, już po pierwszych stronach wiedziałem, i tak już troszeczkę myślałem pod ten audiobook bardziej. Czyli nie myślałem o ekranizacji, ale już o audiobooku myślałem. Jak poprowadzić te dialogi, żeby lektor potem miał z czego wyprodukować dobry audiobook. No i kiedy udało się, że Janusz Zadura będzie czytał e, e, moją książkę, byłem w siódmym niebie. E, a kiedy usłyszałem, no to powiem szczerze, że Pierwszy raz przesłuchałem cały audiobook swojej własnej książki i się czułem, jakbym pierwszy raz słyszał tę historię. Naprawdę. No, te sceny w szpitalu, gdy on czyta, no to ja miałem ciarki na plecach. Mówię, to, ten, to, to granie tym te, te jego odgłosy, pomlaszkiwania, te takie wdechy, takie wydechy, Tak, dla mnie to jak słuchowisko. To moim marzeniem jest, żeby kiedyś właśnie ekranizacja ekranizacją, ale ja bym chciał, żeby ktoś kiedyś z mojej książki zrobił słuchowisko z tymi odgłosami, z różnymi rolami, tam się coś dzieje w tle. To, to bym bardzo chciał i to, to, to z tego bym się szalenie cieszył, biorąc udział w takiej produkcji. Natomiast tutaj, właśnie po przesłuchaniu, mówię: no, no, ja sobie tego ja wiedziałem, że będzie dobrze, ale nie wiedziałem, że będzie aż tak dobrze. I, i zachęcam wszystkich, ja uważam, że ktoś, kto e, patrzy krzywo na audiobooki, bo jest tak wie, wiele osób, które nie potrafią odsłuchiwać historii. E, ja z racji tego, że, że jeżdżę mnóstwo z samochodem i wolę po prostu słuchać e, książki niż radia, tak? bo dla mnie to jest, e, nauczyłem się tego i bardzo dobrze już to odbieram. Moja książka. Przyczynana przez Janusza Zadure to jest idealny moment, aby rozpocząć przygodę z audiobookami. Też zdaję sobie sprawę, że dla niektórych będzie to nadinterpretacja tekstu. E, bo oczywiście no, ktoś stwierdzi, że, że po prostu. Ale tak jak z ekranizacją. E, wchodzimy w ten sam, e, ten sam poziom, tak? Czyli ktoś powie, no ekranizacja nie oddaje książki, bo coś. Tutaj... Bo samemu sobie inaczej to wyobraziliśmy. Tak, głosy, zachowania czy coś. No, tutaj, e, Ale ja powiem szczerze, jako autor. W stu rękami, nogami, głową popieram to, jak Janusz Zadura zinterpretował moją książkę. Naprawdę, tak sobie ją wyobrażałem, tak ją miałem w głowie i, 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 no i świetnie, no super. No i no, no, no co tu dużo gadać, no super. No, ja jako też ogromna fanka audiobooków podpisuję się pod tym poleceniem i, i pod tym wszystkim. Naprawdę jest świetny audiobook. Teraz trochę z innej beczki. Kiedy kryminał kulinarny? <noise> ale jest taki pomysł, był kiedyś w jakimś wywiadzie, zdradziłem, no bo ja nie we wszystkich książkach, bo też nie chciałem, żeby w każdej mojej książce były e, opisy jedzenia, czy też gotowania i to robię specjalnie, tak, że, żeby nie było, że każda moja książka jest taka sama, tylko inna jest intryga, e, też nie w każdej mojej książce robię te opisy, ale ja uwielbiam... Jeść i, i, i... No niestety mam bardzo wyrafinowany gust kulinarny. Ja skończyłem szkołę gastronomiczną, mam, mam uprawnienia do bycia kucharzem, teraz już ich nie trzeba mieć, kiedyś trzeba było mieć taką szkołę skończoną, więc potrafię gotować, w domu często gotuję i ludzie żyją i sobie nawet chwalą, ale też w restauracjach uwielbiam mieć nowe smaki i uwielbiam degustować potrawy. Nawet prowadziłem kiedyś jako konferencjer. Konkursy kulinarne w kuchni staropolskiej na Zamku w Dubiecku, gdzie różne restauracje konkurowały, na przykład w przygotowaniu siedem restauracji, każda przygotowała na swój sposób mm, wątrobę, tak z dzika, czyli nudziczyznę czy coś takiego, i musiałem to degustować, wpisywać do arkusza ocen. Więc e, ja z ja tym jedzeniem jestem tak bardzo za pan brat i chcę to trochę przelać na, na czytelników, że tak naprawdę jedzenie zajmuje nam. Większą część życia. My musimy jeść. Dlaczego z tego nie zrobić dodatkowej przyjemności? Żeby odróżniali, że jedzenie w sieciówce oczywiście zjemy, bo nie mamy innego wyjścia, ale świętujmy gdzie indziej. Idźmy do dobrej restauracji, sprawdźmy sobie jej opinię, polecenia. Może, że tam na przykład świetnie przyrządzają Tatara. Ogólnie jestem ostatnio zafascynowany Tatarem, jego sposobem przyrządzania i jeżdżę i degustuję, gdzie tylko się da. I porównajmy sobie smak w jednej restauracji, drugiej składniki, spróbujmy w domu i wyciągnijmy z tego jedzenia przyjemność. Stąd też moje książki. Staram się pakować tę moją miłość do kulinariów jedzenia. I mam pomysł na książkę, gdzie głównym elementem będzie historia zarazem, bo, bo też z tego czasu prowadziłem, czasami czasu prowadziłem bloga dotyczącego kuchni staropolskiej i, i odnajdywałem przepisy z całej Europy. Tłumaczyłem na język polski i podawałem do, do przygotowania, więc też jestem z tym e, zaznajomiony troszeczkę. I właśnie na tym będę chciał kiedyś oprzeć książkę i mam nadzieję, że, e, e, że się uda napisać. Wtedy tam będzie dużo jedzenia, dużo degustacji. No dobra, w takim razie myślę, że wszyscy e, bardzo czekamy. Już takie e, ostatnie pytanie: Co śmielak czyta prywatnie? Czy to tylko thrillery i kryminały, czy nie? Nie, ja stosuję tak zwany podozmian, e, czyli. Czytam na przykład e, fantastykę, tak? Skończyłem niedawno Viriona. Mogę, mogę mówić tytuły, tak? Co, co Tak, czyta? tak jak najbardziej. E, robię sobie tak. M, m, przyznam szczerze, że m, nie byłem zaznajomiony z serią Jack Reacher i Re Childa. Dopiero po obejrzeniu serialu stwierdziłem, że to jest świetna historia e, i w tym momencie już jestem chyba tam na dwunastym tomie. Ale żeby nie czytać jedno po drugim, żeby się nie zmęczyć, to sobie robię taki właśnie podozmian, że czytam coś z thrilleru kryminału zagranicznego, potem coś z polskiego, potem coś z fantastyki, a potem jakiś reportaż, tak, żeby się nie zmęczyć. Więc w tym momencie zacząłem czytać: Oj, się wrzuciłem na audiobook, ale nie chcę skłamać po drugiej stronie jeziora chyba Riley Sager skończyłem, a skończyłem niedawno właśnie Viriona najnowszego. A co do reportażu, to w tym momencie mam półkę wypełnioną opowieściami o prawdziwych mordercach, czyli o Tedu, Ted Bundy. I, no i tak będę sobie to przerzucał. Powiem szczerze, że najwięcej słucham audiobooków z racji tego, że mam to kiedy robić, bo podczas jazdy samochodem, podczas gotowania czy podczas biegania na siłowni rzucam słuchawki, sobie słucham audiobooka, więc na ten moment na jakichś 50 przeczytanych książek na rok, 48 no to są audiobooki papierowe. Dwie najczęściej to są książki od moich kolegów, którzy przesyłają mi je czasem przed premierą, żebym, żebym się już z nimi zapoznał. Także tak troszeczkę terminalu, troszkę thrillera, troszkę fantastyki, wszystkiego po trochu. Czytam to, co lubię i to, co też bym chciał pisać. O reportażu raczej nigdy nie napiszę, bo to jest inna, inna szkoła jazdy i, i nawet tutaj nie, nie aspiruję, ale fantastyka, kto wie, może, może się kiedyś e, no pokuszę. No pewnie, dlaczego? Zresztą no, ja zadebutowałem w antologii fantastycznej, czyli w fabryce słów i w. Antologii Gladiatorzy, gdzie moje opowiadanie wygrało konkurs taki dla debiutantów i tam trafiło opowiadanie pod tytułem Gladiator. Ale nie pociągnąłem wątku fantastycznego z bardzo prostego powodu. Ja się bardzo dobrze bawię podczas pisania trierów i kryminałów. Sprawia mi to mnóstwo przyjemności. Nie sądziłem kiedyś... Gdzieś tam mi się zawsze wydawało, że ja będę autorem fantastyki, fantastycznym, będę pisał fantazy i takie różne pochodne. Aż nie spróbowałem kryminału, miałem dobrą historię w głowie i okazało się, że ja się chyba nawet lepiej bawię podczas pisania, podczas planowania zbrodni, podczas zgłębiania tych smaczków. Mam koleżankę, która... Jej wielkim marzeniem jest lekarzem-laryngologiem, ale zawsze chciała być właśnie patologiem, więc mnóstwo mi podpowiada. Wymieniamy sobie mnóstwo wiadomości na temat sekcji zwłoki i takich rzeczy. Takie sobie tam rozmowy po nocach, ale mnie to strasznie bawi i znajduję w tym. Tym bardzo dużo, dużo radości, dlatego też się cieszę, że wydawcy, tak jak właśnie skarpa warszawska, dają mi wolną rękę do pisania kolejnych historii. Przychodzę z historią cichłej ptaki, przyszła śmierć no nie jest klasycznym kryminałem, tylko takim trochę odjechanym thrillerem, e, e, romansującym z literaturą grozy. Oni mówią, super, Michał, nie ma sprawy, wydamy, bo to jest dobra historia. No i tu w tym momencie dostaję takich skrzydeł, że właśnie mogę pisać to, co chcę, a na ten moment chcę pisać thrillery i kryminały, ale już ta fantastyka gdzieś tam się w głowie układa, historia jest. No trzeba by może zasiąść do niej trochę. Nie wiem, czy moi czytelnicy by chcieli czytać fantastykę. Dajcie znać w komentarzach. No, jestem ciekaw. Koniecznie dajcie znać, czy ta, czekamy na, zarówno na fantastykę, jak i na kryminał kulinarny i na literaturę grozy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy przed, jak się teraz już nie mówi rady odbiornikami, nie przed telefonami przed telefonami, pewnie w samochodach. tak, przed pozdrawiam Was serdecznie.